Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Łowcy Demonów i tak naprawdę spojrzałem sobie tutaj na pocztę i od 8 grudnia nie robiliśmy kompletnie nic na tej postaci, jeżeli chodzi o lochy. Także no już najwyższa pora. Dropnęliśmy sobie m.in. tutaj parę itemków legendarnych, m.in. łuk, więc on na pewno też nam pomoże tam w tych lochach podziałać. No i wydaje mi się, że z jeden level, może nawet dwa, uda nam się dzisiaj wbić, no bo już tak naprawdę prawie miesiąc minął od ostatniej wizyty właśnie na tej postaci w lochach. Pamiętamy, że Łowca Demonów w lochach nie jest taki zły, więc trzeba by tutaj coś porobić. No nie mam za dużo miejsca w ekwipunku, to jest mój minus, dlatego też tak naprawdę najpierw sobie ogarnę te lochy tutaj poboczne, nazwijmy to, a później na sam koniec wejdę do Tornada, no bo szkoda golda, nie? Szkoda tych itemków, ja tutaj nie mam za dużo tego miejsca, bo jak widzicie mam sporo broni, które są najpierw do kibla, a później do... kowala, natomiast tutaj też zepsułem, jeżeli chodzi o twierdzę, no bo zacząłem sobie rozbudowywać kopalnię na 26, po tym jak rozbudowałem sobie akademię na 20, a skarbiec mam ledwo 13, więc dobrze by było ten skarbiec podbić chociaż na 15 poziom, także jak mi się skończy ta kopalnia tutaj budować, no to sobie ten skarbiec na spokojnie o te dwa poziomy podbiję, zawsze to troszeczkę więcej miejsca w tym ekwipunku i później będę dalej leciał kopalnię. Co tutaj więcej tak naprawdę? Witam Was w pierwszym odcinku, tak naprawdę po nowym roku. Dajcie znać w komentarzach, jak tam wam leci, jak tam wam, dzisiaj jest chyba czwarty, jak tam pierwsze dni tego nowego roku. No wracamy, tak? Ja sobie zrobiłem przerwę prawie półtora tygodniową od nagrywania filmów, tam tylko wleciał ten konkurs i wleciał tam ten odcinek z życzeniami tam na tym druidzie z klikania takiego delikatnego i tak naprawdę zrobiłem sobie taką przerwę od świąt już, w której nie byłem zbytnio aktywny. Teraz do tego wracamy, teraz będę starał się wam przynajmniej co drugi dzień wrzucać odcinek, codziennie raczej mi się nie uda, wiadomo, też nie ma aż tyle roboty na tym shake, żeby codziennie odcinek wrzucać, ale będę się starał codziennie, a jak nie to co dwa, co trzy dni, jak nie będzie co robić już. Także po prostu oglądajcie codziennie praktycznie o 16. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem i tak dalej, i tak dalej. Zanim sobie przejdziemy do tutaj tych lochów, co jest tak naprawdę naszym docelowym, można powiedzieć, docelowym tutaj punktem, jeżeli chodzi o ten odcinek, to sobie jeszcze zrobimy pupilenie. Robiłem wczoraj po północy, bo już poszedłem spać, więc robimy to sobie dzisiaj na odcinku. No to już jest ten etap, gdzie niestety tutaj nie ma co w ogóle kalkulować, bo wszelkie kalkulacje kończą się tym, że się denerwujemy, że powinniśmy wygrać, a nie wygraliśmy, także ja tutaj już od dawna lecę od lewej do prawej, albo się uda, albo się nie uda i tak samo zrobimy tym razem. Pierwsze wygrane, drugie wygrane, trzecie wygrane, czwarte powinno być dokładnie też wygrane i piąte wygrane. No akurat teraz nam się powiodło, natomiast chyba dwa dni temu na tym łowcy zrobiłem 2-3 w petach, także no tak to niestety wygląda, ale tym razem 5-0. Zobaczmy jak ranking, bo tak jak mówię, po tym jak zrobiłem 2-3 byłem dość nisko, no teraz czwarta pozycja, czyli nie ma tragedii, ale tak jak mówię, no tutaj tak właśnie te walki wyglądają. Okej, czyli pety mamy zrobione, całą resztę tutaj sobie robiłem przed odcinkiem, jakieś areny, misje i tak dalej, jakbym wbił level i jeszcze co mam wam do pokazania, jeżeli chodzi o tego łowcę demonów. Tak naprawdę dla takich walk, można powiedzieć, dla takich bitw gra się tym łowcą demonów. Jaki jest tego minus? No taki, że takie walki zdarzają się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i tak dalej, i tak dalej, więc no jest to, można powiedzieć, rzadkie zjawisko, ale pokażę wam, co ostatnio udało nam się w walce zrobić, jak tutaj bardzo fajnie pocisnęliśmy i to jest właśnie to, o czym ja mówiłem już chyba z dwa miesiące temu, jak nie lepiej, czy nawet może jak ten łowca jakoś tam wyszedł, jak się okazało, że on jest no dość słaby w tym PvP, to ja już o tym mówiłem, że dobrze by było mu zrobić na tutaj szansę na odrodzenie w PvP, nie mówię o lochach, bo w lochach on jest niezły, natomiast w PvP wydaje mi się, że dobrze by było zrobić tutaj mu 33% na odrodzenie. Tak jak mówię, no lochy ciśniemy nim nawet, można powiedzieć, w miarę z sensem, natomiast te PvP wygląda słabo i tak jak mówię, 33% na odrodzenie by było dość dobre. Ja już o tym chyba mówiłem w którymś odcinku swoją drogą. Natomiast jedna osoba, która się tam zajmuje, można powiedzieć, taką stroną Shakesa od strony liczbowej i tak dalej, podobno byłoby to zbyt mocne, jeżeli on by miał 33% na to odrodzenie. Nie wiem, no ja się nie znam, ale wydaje się to w miarę sensowne w porównaniu do tego, co jest teraz, czyli 25%, no bo wychodzi on słabo, ale okej, obejrzmy sobie tą walkę, nie będziemy tu oglądać całości, przejdziemy sobie do mnie, no i jak widzimy, zaczynamy, walczymy na kolejnego łowcę, dobrze mówię, tak, na łowcę, czyli tutaj z nim jakby, no widzimy, przewaga dość duża statystyk, więc z nim problemów w teorii być nie powinno. I tak faktycznie było, dwa mocne krytyki,
Zjechał nam mimo wszystko pół HP, no i teraz walczymy z Berserkiem. Jak widzicie, Berserk jak się nie wkurzył, no to też pół HP nawet nie był nam w stanie zabrać. I tutaj pierwsze odrodzenie, tam w ogóle zwróćcie uwagę, jakie poszły krytyki na tego Berserka. No i tutaj w Nexta. Next to jest naprawdę, to jest wojownik, to jest potężny kloc, można by powiedzieć, no bo tego HP ma od groma i generalnie jest bardzo twardy, a tutaj zobaczcie, jakie krytyki w jego stronę leciały i zobaczcie, jak no odrodziliśmy się, ale też rozwaliliśmy go na jednym tak naprawdę. W sensie inaczej, no widzieliście sami, jeszcze raz to może puszczę, niby wojownik, niby dużo tego pancerza, niby strasznie dużo HP, no ale zobaczcie, jakie tutaj odrodzenie on nas praktycznie dobił, no i zobaczcie, że tutaj same ciosy krytyczne i te krytyki bardzo, ale to bardzo mocne, więc no to też jest plus tego łowcy, nie, że też tutaj potrafimy bić sporo, zwłaszcza jak się odrodzimy. No i tu pokonany i mamy kolejnego berserka. Z tym berserkiem tak samo odrodziliśmy się drugi raz, więc tutaj dwa odrodzenia w tej walce. No i zabiliśmy, sami możecie zobaczyć, jeden, dwa, chyba czterech przeciwników, o ile tam dobrze liczyłem. Więc generalnie no walka życia, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o tego łowcę. No ale tak jak mówię, walczymy tutaj z Siege praktycznie codziennie. No a te walki tego typu trafiają nam się może raz, może, w sensie no, chyba taka walka z obecnym Siege, gdzie już walczymy tam miesiąc albo nawet dłużej, tak w miarę regularnie, chyba mi się pierwszy raz trafiła, że faktycznie sporo w tej walce zrobiłem, więc no niestety tak to wygląda. Dobra, wchodzimy już sobie do lochów, kończymy to gadanie. Jeżeli chodzi o strefę świata, no to my tutaj mamy dwóch magów, więc raczej z tymi magami nie będzie w ogóle tutaj podjazdu do nich na ten moment. Raczej tutaj musimy czystymi obrażeniami ich pokonać. No a to wcale nie będzie takie proste, więc wydaje mi się, że w ogóle nie ma to sensu. Tutaj jeśli chodzi o tego maga, no to on nas tutaj ma na hita nawet zwykłego, to jest już niestety klasyka, no jak sami widzicie, też nam troszeczkę zajmie, jak go, aż go pokonamy. My tutaj naszym krytykiem nawet mocnym zbijamy mu połowę HP, więc to wcale nie jest jakoś tam bardzo wybitnie dużo. Także dobra, idziemy na razie sobie od tej strefy światła. No tu tak jak mówię, no troszeczkę jeszcze nam zejdzie, zanim pokonamy cokolwiek, ale lecimy do strefy mroku. No i w tej strefie mroku mamy przede wszystkim rudą ślamazarnicę, którą już powinniśmy pokonać dawno temu. No jak widzicie, dwie próby i ta ruda ślamazarnica została pokonana. Poleciał nam jakiś pierścionek na zręczność, czyli tutaj dla Kunegundy, no ale nie daje on nam za wiele. Mamy coś jeszcze? Nie mamy u kowala. No to na razie bierzemy na bok, zobaczymy, jak to dalej pójdzie z miejscem. Dalej mamy Królową Matkę. Królowa Matka to jest zwiadowca. No i zobaczmy, aha, ja w ogóle tego nie zapisałem. Czy to mi się zapisało? Nie zapisało mi się. No to lipa akurat, bo chciałem to wam pokazać, tą walkę. A tutaj już zacząłem klikać zupełnie co innego. No i teraz już mi się zapisze ta Królowa Matka dokładnie. No ale dobra, trudno, mniejsza z tym. Ta akurat jakaś tam walka wybitna nie była, bo to jak sami widzieliście, no już powinniśmy dawno zrobić. Okej, Królowa Matka też jest jak najbardziej do zrobienia. Widzieliśmy tam 1,5 miliona HP i zostało zaledwie z 360. Dokładnie, kolejna pokonana. Więc jak widzimy, no już te lochy czyścimy tak jak czyścić powinniśmy, nie? To jest zwiadowca, tak jak już mówiłem, mamy Barbara, który nie zrobił za wiele. Mamy Magusia, który walnął krytyka, no ale też za wiele nie zrobił. No i tutaj jak sami widzimy, Kunegunda tak samo, za wiele nie zrobiła, no i my tutaj musieliśmy się nią zająć. Zobaczmy, jak to faktycznie wyglądało. No te nasze krytyki naprawdę kąsają, naprawdę robią robotę tak naprawdę, jeżeli chodzi o te obrażenia tego łowcy. No ale mówię, no tutaj pierwsze odrodzenie, jeszcze drugie, bo nam też bardzo mocnego krytyka walnęła. No i udało się ją pokonać, więc spoko, 300 milionów expa kolejne. No i już mamy tak naprawdę połowę levela, mieliśmy chyba 200 milionów, no zresztą łatwo policzyć, no bo dostaliśmy 600 za te dwa lochy. Dobra, lecimy dalej, mamy pudla miniaturę. Pudel miniatura to jest wojownik, to jest 8 na 20 w tym nieszczęsnym Esterosie. No 9 to już jest raczej kolejny zastój, bo to już jest tam wojownik, powiedzmy, o level wyżej. Natomiast tego 8, czy my jeszcze nie damy rady pokonać? Zobaczmy, zużyjmy może sobie na niego tak ze 150 grzybków, powiedzmy do 2150 sobie zużyjemy, no i zobaczymy, czy faktycznie tutaj nie będzie okazji go pokonać. Wydaje mi się, że taka okazja jest, tylko no tutaj muszą wlecieć odrodzenia z naszej strony, no i musi Kunegunda też uników porobić trochę, powiedzmy, no bo jednak tak jak mówię, on jest tutaj twardy, nie, no bo to jest wojownik mimo wszystko, to jest wojownik w strefie mroku, więc on tego HP ma naprawdę dużo. Konkurs, jeżeli chodzi o konkurs, bo już tam widziałem, że dopytują, z tego co widziałem, już tam wiele osób nie bierze w nim udziału, już tam raczej tych komentarzy sporadycznie się coś tam pojawia. No ale tak jak mówiłem, chcę wam dać ten tydzień i dam wam ten tydzień jutro, jeżeli się wszystko, powiedzmy, pójdzie zgodnie z moim planem, to jutro w jutrzejszym odcinku, oprócz normalnego odcinka, to na końcu będzie po prostu losowanie tego kodu.
tak jak mówię, no raczej starajcie się być, powiedzmy, czujni w tym sensie, no bo tak jak mówiłem już w tym odcinku konkursowym, jeżeli zwycięzca w ciągu tygodnia się do mnie nie odezwie, no to ja będę zmuszony ten kod rozlosować komuś innemu, także bądźcie czujni, bo może akurat udało wam się wygrać, ale to w jutrzejszym odcinku to losowanie będzie, jeszcze tam w tytule dodam, że to losowanie i tak dalej, żeby faktycznie... tutaj jeżeli chodzi o to, to żeby każdy zauważył. No i tak, no tak jak mówię, dajcie znać, jak tam wam nowy rok mija. U mnie w sumie na razie to tak dziwnie, jakoś się trzeba przyzwyczaić do tego wszystkiego i tak dalej. No teraz był, wiadomo, nowy rok, był weekend, także to wolne, można powiedzieć, takie dłuższe. Dobra, już tutaj przesadziliśmy, nie udało się go pokonać. Dłuższe, wolne i tak dalej, także no... Na razie tak to po prostu wygląda, natomiast dalej no zobaczymy, jak to w tym nowym roku będzie, jak to pójdzie, no bo 2020 był faktycznie lipny, nie? Sami musicie przyznać, że jednak te wszystkie obostrzenia, jestem osobą, która lubi siedzieć w domu na przykład, ja jestem taką osobą, że wolę sobie usiąść, obejrzeć jakiś film, pograć sobie w jakieś gierki i tak dalej, aniżeli tam wychodzić gdzieś, no ale bez przesady, nie? Wyjść też czasem trzeba, też tam trzeba coś, powiedzmy, z ludźmi podziałać. No a jednak mimo wszystko, no tak to wyglądało, że cały praktycznie od chyba kwietnia, coś w tym stylu, czy nawet od marca, chyba od marca już nawet, siedzieliśmy w domu tak naprawdę, były te zdalne lekcje i tak dalej, więc no naprawdę sporo czasu, także no mogłoby się to już skończyć, zobaczymy, co ten rok przyniesie w tym temacie, no ale tak jak mówię, dajcie mi znać, jak tam u was te pierwsze dni roku, dzisiaj poniedziałek, dzisiaj tak naprawdę zaczyna się dopiero tydzień, można by powiedzieć, ludzie, chociaż nie, do szkoły to nie wracają, bo z tego co wiem, teraz są ferie, natomiast ludzie tam do pracy i tak dalej chodzą, więc można powiedzieć, że już powoli po tym odpoczynku weekendowym jest wchodzone w ten nowy rok. Okej, no i tutaj mamy teraz Hel, która tak naprawdę jest magiem. Myślałem, że ją my łykniemy, ale chyba jeszcze jesteśmy niestety za słabi na nią, więc dobra, ignorujemy ją. Tak średnio po 150 grzybków chcę na loch sobie wydać, jeżeli padnie to fajnie, jeżeli nie to nie i lecimy po prostu dalej, nie będziemy tutaj się jakoś bardzo rozwodzić. Mamy teraz Leandera Mrocznego, czyli o wiele mocniejszego, to jest wojownik. No i co, to jest 14 do 13 piętro. I czy my tutaj jesteśmy w stanie go pokonać? No zobaczymy, tak samo na niego około 150 grzybków, tak samo tutaj by potrzeba było troszeczkę naszych odrodzeń, troszeczkę też uników Kunegundy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczmy jeszcze w ogóle, tutaj jest jakiś pasek dla maga, czy on tutaj, o, on się akurat nam przyda i mamy łączną odporność 24, to nawet nie trzeba mu za bardzo tutaj podmieniać tej runki, wystarczy zrobić coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj czary, no to mamy wszystko zaczarowane i tak dalej. Także w ogóle nie ma co się nad tym zastanawiać. Okej, wracamy do tego Leandera, no i tak jak mówię, na niego też tam około jeszcze ze 100 grzybków powiedzmy, zobaczymy, czy nam się uda, czy nam się nie uda, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak możecie zauważyć, przynajmniej mam taką nadzieję, że zauważycie, troszeczkę się zmieniły, powiedzmy, tytuły, jeżeli chodzi o tego Shakesa, nie chcę już tak bardzo kategoryzować, powiedzmy, na daną klasę postaci, na dany serwer, chciałbym, żeby każdy odcinek był równie ciekawy, bez znaczenia, bo wiem, że niektórzy, bardzo dużo na przykład fanów jest Berserka i bardzo dużo osób lubi oglądać Berserka, nie dziwię się, no bo on jest jednak mocny w lochach i on jednak potrafi zrobić tam zamieszanie, natomiast no jeżeli chodzi o inne klasy, no to one nie są jakoś tak bardzo oglądane, tak więc po prostu będę się starał, żeby teraz każdy odcinek to był po prostu odcinek Shakesa, bez znaczenia jaka klasa, żeby tam na każdym się działo coś faktycznie ciekawego, żeby więcej osób, że tak powiem, przykuło uwagę do tego, nie? Też na tym mi będzie zależało, także już nie będę tak kategoryzował na jaki, na dany serwer i tak dalej, i tak dalej. Dobra, powiedzmy jeszcze 4, bo już tutaj przesadziliśmy, tylko będę chciał, żeby każdy odcinek to było coś fajnego. Każdy się opierał oczywiście na Shakesie, no ale w każdym, żeby coś faktycznie się działo. No dobra, pokonaliśmy tutaj tak naprawdę tutaj coś mi zaczęło pikać, myślałem, że coś się stało, dobra. Tutaj tak naprawdę dwóch pokonaliśmy w Westerosie, no a tutaj te nordyccy bogowie i to 13 piętro lipa. Zobaczmy, jak tutaj wyjdzie, jeżeli chodzi o tą uświęconą tradycją Szkołę Magii. No i tu z tego co widzimy, to faktycznie jeżeli chodzi o tego maga, to wydaje mi się, że powinniśmy go pokonać, no ale dobra, popróbujemy. Tutaj mu zostaje co jakiś czas mało HP, więc myślę, że jak nam troszeczkę szczęście pomoże, no to i faktycznie tego maga sobie pokonamy. No tak jak mówię, ja już tutaj o 400 levela idę w golda, więc ciężko mi się będzie ścigać tutaj z ludźmi, którzy idą nadal w expa. Tu już w ogóle jak możemy spojrzeć na naszą gildię,
jeszcze sobie wejdziemy, to tak, Son na przykład wbił 410, już co zawsze byliśmy do przodu, Misiek wbił 410 magiem, więc też bardzo ładnie tutaj widzimy, że Cinu tak samo, 414 już tym berkiem, z tym, że Cinu co cały czas też idzie w expa, więc no ale my tutaj tymi statystykami za to ich można powiedzieć, że tutaj od siebie odpychamy, nazwijmy to, no jak tutaj widzimy praktycznie 1000 różnicy w głównej statystyce, tutaj jeżeli chodzi o Sona, Son akurat idzie inaczej, on tutaj ma 13 tysięcy łącznie HP i tutaj głównej statystyki, a my mamy ile? 10 i no można powiedzieć, że 13 tysięcy, 13,5 tysiąca, nie? Coś w tym stylu, a Son ile miał? Bo już kurde wyleciało mi z głowy, on tutaj miał 13, aha, no to z Sonem to akurat nie jest tak, ale Son miał nad nami przewagę tego golda, więc jakby my go musieliśmy ominąć i dopiero, że tak powiem, robić sobie tą przewagę, no ale 500 statystyk to też jest sporo, nie, jakby nie było. I dobra, lecimy teraz tutaj dalej. Jeżeli chodzi o na przykład Miśka, no to tutaj mamy 9200 i 3400, czyli powiedzmy 9600, 12600, nie ma łącznie, czyli 900 do nas traci. Pamiętamy, że my też tego HP mamy 3, prawie 400 i ono jeszcze nawet nie kosztuje 10 baniek, nie? Będę tam sobie musiał troszeczkę na jakimś evencie golda to HP powiedzmy podciągnąć, no ale generalnie tego golda no idziemy, tracimy expa, ale też tych statystyk zyskujemy, więc tak naprawdę to, na czym mi najbardziej zależało, to się dzieje, no i jakoś tego łowcę się sobie będzie my tam powoli rozwijać, nie? Wiem, że jest osoba na serwerze bodajże chyba niemieckim, który startował równolegle z tym naszym polskim S38, która tam też sobie zostawia lochy, która idzie 100% w expa, co w sumie się nie dziwię, bo tutaj nawet na tym łowcy iść cały czas w golda, no to i tak dużo nie da, nie? Mimo, że te statystyki mamy lepsze, to i tak ten łowca no odpali się raz na miesiąc, więc jakby no tutaj dużo to nie daje, to, że idziemy w tego golda. No ale mimo wszystko ja sobie nie zmieniam tej swojej taktyki, ale tak jak mówię, jest jakaś osoba na serwerze niemieckim, która chce wbić jako pierwsza tym łowcom 500 poziom. I to co wam mówiłem chyba tam w odcinku sylwestrowym, zostawia sobie lochy i tak naprawdę na około tam 400, powiedzmy 90 levelu wszystkie te lochy wyczyści, teraz cały czas sobie robi tylko awkę na expa, no i prawdopodobnie ten pierwszy 500 level wbije, o ile oczywiście nie będzie, że tak powiem, o ile nie będzie, nie przestanie grać, nie? Ale to jest raczej taka osoba, która raczej jest zawzięta i raczej będzie grała dalej, także no zobaczymy, nie? Zobaczymy, no jeszcze nie ma co na razie aż tak wybiegać w przód, berserk, który wyszedł tak naprawdę rok przed łowcą, jeszcze nie ma żadnego berserka, który ma 500 level, więc no na tym łowcy też jeszcze sobie troszkę poczekamy, zanim to się wydarzy. Okej, no kurde, zobaczcie, troszeczkę więcej grzybów poszło na tego, bo zobaczcie, że co chwilę bliska próba, my tutaj cały czas nie możemy pokonać go. Powiedzmy jeszcze te 100 grzybów, niech będzie te 100 grzybów, no cały czas dam tam około, nie wiem, 50 milionów HP, 30 i tak dalej, cały czas są takie bliskie próby, no ale dobić, nazwijmy to, nie możemy go, szkoda, nie? Bo póki co to tak naprawdę tylko dwa lochy nam padły, no wiadomo, że to już jest ten etap, gdzie tych lochów nie będzie szło, nie wiadomo tam ile, natomiast no myślałem, że troszeczkę więcej mimo wszystko tu zrobimy, ale zobaczymy, jak tam będzie szło dalej. No tornado to jesteśmy, myślę, że w tym momencie w stanie zrobić gdzieś, nie wiem, ze 100 tornad, jak nie lepiej. Może już nawet będziemy mogli powoli zamykać tak naprawdę, bo jednak jeżeli chodzi o tego łowcę, no to on w tym tornadzie sobie radzi naprawdę, naprawdę dobrze, no ale póki co nie mamy miejsca, nie, więc szkoda po prostu golda z tych itemków, także no ile zrobimy, tyle zrobimy, no ale dalej trudno, no nie chce paść ten mag, kurde, szkoda, bo po tym magu może tam by był jakiś zwiadowca, czy ktoś i też by padł, no ale tutaj niestety wydaliśmy na niego sporo, no i nie udało się. Te syreny to w ogóle jeszcze nie ma podjazdu, nawet nie ma co ich klikać, no i zostaje nam tak naprawdę tylko Hemoridor i ta karuzela z idolami. W karuzeli jest mag, zobaczmy, czy jesteśmy go w stanie tutaj sobie pokonać, jeżeli byśmy wszyscy dali krytyka, no bo on na pewno wszystkich nas tutaj na hita, można powiedzieć, że składa, natomiast jeżeli my byśmy wszyscy tutaj dali krytyk, to może udałoby się go pokonać, powiedzmy na niego 100 grzybów, nie, bo to jest 333 level, nie ma w ogóle sensu go tutaj jakoś bardzo, bardzo cisnąć, no bo i tak nie da jakoś tam wybitnie dużo ekstra. Kurde, chciałem wbić ten 410 minimum, jak nie 411, a tutaj się okazuje, że będziemy mieli z tym problem. No ale dobra, zobaczymy sobie jeszcze Hemoridor, bo ten Hemoridor też wydaje mi się, że faktycznie może tam coś pójść nam. No tak jak mówię, zawiedziony jestem delikatnie, nie? Bo jednak myślałem, że tych lochów pójdzie więcej, a tutaj się okazało,
że wcale to jakoś tam wybitnie nie wygląda. Okej, no Alvaro też nam nie padł, no i mamy bossa orków, to jest wojownik, no i myślę, że tego bossa chociaż uda nam się pokonać, nie? No bo tutaj jednak wojownik z jednej strony silny, ale z drugiej strony tutaj myślę, że jakimiś odrodzeniami i tak dalej możemy go faktycznie pokonać. Tutaj jak sami widzicie mamy co chwilę jakieś bliskie próby, także no spróbujmy jego. Może jak jeżeli uda nam się jego pokonać, to jeszcze tym tornadem sobie ten level faktycznie będziemy w stanie dobić, bo tam dużo tych tornad nie będziemy musieli zrobić, no ale to jeszcze wyjdzie wiadomo w praniu, jak to tam nam się uda. No tak jak mówię, zrobiłem sobie parę razy na tej postaci ten legendarny loszek, dropnął mi łuk, więc tak naprawdę ten łuk nie ma tam jakiegoś wybitnego rozrzutu z tego co widziałem, natomiast no grunże mi broń dropa, nie? Okej, udało się go pokonać, super, od razu oglądamy, boss orków tutaj możemy zapisać, dobra, zrobimy to w ten sposób. No i tak, wojownik nie zrobił za wiele, Maguś tutaj z tego co widzę, no jakieś tam krytyki rozdał, o jeszcze tutaj 165 tysięcy HP i też jeszcze udało mu się krytyka, no i Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda wcale dużo nie zrobiła, więc tutaj znowu musieliśmy my tak naprawdę ponad połowę HP zbić, no ale tutaj myślę, że tych odrodzeń parę siadło i przy okazji potem potężne krytyki, tu jeszcze zablokował cyk, no i mamy pierwsze odrodzenie, no i tu już 43 miliony, 38 milionów, 60 milionów, także no to co mówię, że już po tym odrodzeniu faktycznie zaczynamy się odpalać, 57 milionów, kolejne odrodzenie, no i 78, prawie 79 tak naprawdę na koniec, minus 138 tysięcy, no ale udało się go pokonać, no i mamy kolejne mamy 300 milionów expa i kogo my tutaj mamy teraz? Teraz mamy jakiegoś zwiadowcę, okej, tego zwiadowcę może też będziemy w stanie pokonać, pamiętam, że tutaj się chyba blokujemy na tych paladynach, kolejny nasz tak naprawdę przeciwnik, chyba z tego co pamiętam, zobaczmy, nie, teraz mamy jeszcze Smoldera, okej, to może tego Smoldera jeszcze nam się uda pokonać, zobaczcie, ten padł praktycznie po chwili, no to okej, troszeczkę nam Hemoridor tutaj można powiedzieć wynagrodził, 394 miliony, no i Kunegunda zbiła bardzo dużo, więc tutaj akurat Kunegunda nam można powiedzieć, że pomogła, natomiast no tak jak mówię, Hemoridor nam troszeczkę wynagrodził, już w tym momencie zrobiliśmy 4 lochy na tym łowcy w strefie mroku, co warto zaznaczyć, więc no to już jest można powiedzieć dużo, okej, tutaj się odrodziliśmy już drugi raz, tak naprawdę zobaczcie, że bardzo duże krytyki siadają w naszą stronę, no ale to jest to, że im ta walka dłużej trwa, tym my więcej bijemy, no ale oni też biją sporo, dobra, mamy jakiś pierścionek, tu jest w ogóle na wszystkie cechy, to trzeba olać, natomiast ten pierścionek jest na inteligencję plus 5, no to myślę, że nie ma w ogóle sensu go podmieniać. Okej, co my teraz mamy? Teraz mamy Smoldera. Smolder to jest mag, no ale chyba na nim się zatrzymamy, nie? Zobaczcie, no jakbyśmy byli berserkiem, to byśmy pokonali tutaj Hemoridor, tutaj tą karuzelę z idolami, tutaj tego fałszywiusza Locharda, no i tak naprawdę z taki, o tutaj tą Hel, więc no na tych magach póki co niestety się blokujemy, dobra, mamy bardzo mało do 410 levela, więc już sobie dobijemy na spokojnie tornadkiem, natomiast tutaj myślę, że powiedzmy jeszcze te 70 grzybów na tego Smoldera sobie wydamy, może się jakoś powiedzmy fartem uda, no ale jak już dwa te Hemoridory padły, to wydaje mi się, że będzie ciężko z tym. No ale tak jak mówię, popróbować warto, może tam jakieś krytyki z kosmosu od nas i od naszych towarzyszy siądą. No a jeżeli nie, no to znowu zrobimy sobie przerwę z miesiąc, znowu trzeba będzie pofarmić statystyki i znowu może faktycznie coś tam nam się uda podziałać dalej. Dobra, no teraz 400, tak jak mówię, ten 10 już bardzo malutko do niego brakuje, ale tutaj się chciałem na początku porywać na jakiś 411, no za łatwo to nie szło, nie? Tak naprawdę no jakby to 13 piętro padło, jakby nam padła ta Hel, jakby ta szkoła magii, chociaż z jeden przeciwnik padł, no to ten 411 byłby na pewno powiedzmy osiągalny, dobra, już tu przesadziłem, natomiast no w tym wypadku, no to tutaj nam padło tak naprawdę 2 Esterosy i 2 te Hemoridory i w zasadzie tyle. Okej, mamy tornado, które nam będzie padać, można powiedzieć, że za darmo. Dzisiaj Wiedźma chce bronię, no fajnie by było, jakby te bronie nam jakieś leciały. 410 level sobie dokładnie wbijemy w tym momencie. Okej, jak tutaj jeżeli chodzi o golda? 10, 10, 7, no to tutaj lipa można by powiedzieć. Ewentualnie ten kapelusz sobie sprzedamy. Ale czy my chcemy w ogóle jeszcze wbijać? No wbiliśmy ten jeden level tak naprawdę. Tutaj to by się wypadałoby zamienić wygląd i po prostu oddać Kowalowi. Którą mamy minutę? 24 już, okej, w zasadzie chyba wydaje mi się, że kończymy odcinek, nie? No bo tutaj nie chcemy już marnować, poczekajcie, koło mamy następnego? No, teraz jest wojownik, czyli w teorii blok. My tutaj golda nie chcemy marnować, już i tak nie mamy miejsca w ekwipunku. Levela już i tak samym tornadem nie wbijemy, bo nam się to miejsce po prostu skończy. 410 dobity.
tak naprawdę jeden level żeśmy wbili, wydaje mi się, że jest okej, nie? Wydaje mi się, że jest okej, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, także dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, następny odcinek już na pewno będziemy mieć więcej miejsca w ekwipunku, to na tym tornadzie się bardziej skupimy. Na pewno też będę chciał tutaj sobie ten skarbiec podbić na 15, no bo zawsze to dwa miejsca więcej. W tym czasie sobie już to oddamy do kowala po zmianie wyglądu jutro, bo dzisiaj już nie mamy miejsca. Co tutaj więcej tak naprawdę? No to sobie oddamy, wiadomo, do wiedźmy, jak będzie chciała. No i te bronie regularnie, powiedzmy codziennie do kibelka, a później do zmiana wyglądu, no i będziemy mieli tutaj sobie więcej kryształów, więc to też na pewno nam pomaga, no bo to wiadomo, to jest odłożone, tu jeszcze mamy na stojaku, ale to takie, można powiedzieć, zapasowe totalnie, jakbyśmy już w ogóle nie mieli epików, to będziemy sobie brać z tego stojaka, no ale tak to wygląda, nie, więc okej, tak wydaje mi się, że troszeczkę tam żeśmy sobie zrobili jakiś niewielki progresik. Ja wam dziękuję wam za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, widzimy się najprawdopodobniej jutro w odcinku, myślę, że z Berserka, mam w ogóle dużo planów na odcinki, można by powiedzieć, przynajmniej na razie, bo na razie jest co robić, więc wydaje mi się, że powoli sobie będziemy te plany realizować. Ja wam dziękuję, tak jak mówię, za uwagę, za oglądanie. Widzimy się jutro w odcinku, to już powtarzam, z Berserka. Natomiast chciałem dodać, że jutro, tak jak mówię, najprawdopodobniej na końcu odcinka będzie rozstrzygnięcie konkursu. Będzie to losowanie, ale ja tam jeszcze dopiszę do tytułu, żeby każdy zauważył. Więc ja wam dziękuję jeszcze raz za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!